Tak. Oj, przepraszam, nie zauważyłem was. Zasłuchałem się w książki. Jak ten czas leci, już 20 materiał na kanale. Czas na topkę. Topkę tak silną jak moździerz kalibru 914 mm. Oby tylko ta topka w przeciwieństwie do moździerza miała jakieś zastosowanie. No właśnie, dzisiaj przyjrzymy się pięciu najpotężniejszym broniom w historii, których nie udało się dobrze wykorzystać, albo których nie wykorzystano wcale. Ale to nie koniec, bo obok tego zaprezentuję wam pięć audiobooków, których powinniście posłuchać, ale wszystko po kolei. Najpierw moździerz. Największy moździerz w historii. Zajęcie Krymu przez Rosję w drugiej połowie XVIII wieku stworzyło potrzebę budowy twierdzy i czarnomorskiego portu. W 1783 roku położono podwaliny pod twierdzę, która kilkukrotnie w swojej historii stanie się polem brutalnych walk. Chodzi oczywiście o Sewastopol, ale nie dzisiaj, nie o II wojnie światowej, bo prawie 100 lat wcześniej, w trakcie wojny krymskiej, sojusz francusko-brytyjski też miał się zmierzyć z twierdzą Sewastopol. Oblężenie miasta miało potrwać niemal 11 miesięcy, a okopowe walki i masowe bombardowania z perspektywy czasu mocno przypominają starcia na froncie zachodnim I wojny światowej, w tym przede wszystkim bitwę pod Verdun. Brytyjczycy masowo na front krymski sprowadzali moździerze oblężnicze. Już w pierwszym rzucie transportowali 10-calowych moździerzy. Po naszemu to były kobyły o kalibrze 254 mm. Ale to dopiero początek. Podbijmy kaliber kilkukrotnie. Rosjanie byli bardzo dobrze przygotowani do obrony, a Sewastopol uporczywie trzymał się pomimo coraz mocniejszych bombardowań. Szacuje się, że tylko w czasie 9-dniowego ataku artyleryjskiego na przełomie marca i kwietnia 1855 roku na twierdzę spadło około 170 tysięcy pocisków artyleryjskich. Sfrustrowani Brytyjczycy ściągali więc na Krym jeszcze cięższą artylerię, z czego w eskalacji działań oblężniczych w Anglii odlano największe moździerze w historii ludzkości. Pewnie nie przypadkiem to właśnie w marcu 1955 roku premier Wielkiej Brytanii zainteresował się propozycją wynalazcy Roberta Malleta, który chciał wyprodukować moździerze o niespotykanym rozmiarze. Ważące ponad 40 ton monstra miały strzelać pociskami kalibru 36 cali, czyli 914 mm. Taki pocisk ważył sam zaś około 1250 kg. Co ważne, pomimo swojej wielkiej wagi i rozmiarów, moździerz nie miał być arcytrudny w transporcie, bo był zaprojektowany tak, aby łatwo podzielić go, a później złożyć z 9 części. Produkcję próbnych dwóch egzemplarzy zlecono firmie Thames Ironworks and Shipbuilding Company, która w wyniku finansowych tarapatów musiała jednak oddać kontrakt, a ten został rozbity na trzech podwykonawców. Te perypetie sprawiły, że moździerze Malleta oddano do testów dopiero w 1857 roku, rok po zakończeniu wojny krymskiej. Mimo to jeden z moździerzy poddano skrupulatnym testom, które nie wróżyły dobrze na przyszłość. W sumie oddano z niego 19 strzałów, ale w seriach rozbitych na 4 dni w 57 i 58 roku. Każdy test musiał zostać przerwany w wyniku uszkodzeń samego moździerza, który nie wytrzymywał odpalania tak ogromnych pocisków. Tym samym projekt musiał zostać zamknięty i moździerze nigdy nie zostały wykorzystane na polu walki. Wedle opinii historyków to jednak nie tyle koncepcja Malleta nie dawała rady, ale ówczesna technologia, w tym jakość dostępnych materiałów, które nie nadążały za 900 mm wyobraźnią. Dopiero w czasie II wojny światowej Amerykanie przymierzali się do użycia równie wielkiego moździerza o kalibrze 914 mm, ale Little David nie zdążył ani na przełamanie linii Siegfrieda, ani na walki na Pacyfiku. Ale wy całe szczęście możecie skorzystać z oferty wielkiego kalibru, bo partnerem tego odcinka jest BookBeat, czyli usługa subskrypcyjna dająca dostęp do tysięcy audiobooków i e-booków z pomocą trzech różnych abonamentów. Za 19,99 miesięcznie z abonamentem BookBeat Basic możecie słuchać audiobooków przez 20 godzin miesięcznie. Jeśli wybierzecie abonament BookBeat Standard za 29,99 miesięcznie, możecie słuchać audiobooków aż 100 godzin miesięcznie. Natomiast jeśli ta liczba godzin nie jest dla was wystarczająca, przyjrzyjcie się abonamentowi BookBeat Premium za 39,99 miesięcznie. To tu posłuchacie audiobooków bez żadnych ograniczeń. Rzecz jednak w tym, że wcale nie musicie słuchać mnie w ciemno. Zachęcam was do zarejestrowania się na stronie bookbeat.pl przez link, który znajdziecie w opisie filmu. W ten sposób odbierzecie kod na 30 dni korzystania z aplikacji za darmo. Następnie pobierzcie aplikację BookBeat na telefon lub tablet i zacznijcie słuchać. Aplikacja działa na smartfonach i
tabletach zarówno na systemie Android, jak i iOS. Dla mnie największą zaletą BookBeat jest dostęp do oferty nie tylko w języku polskim. Bogata biblioteka pozwala także na dostęp do tysięcy audiobooków i e-booków w kilkunastu innych językach. Macie chociażby dostęp do bazy książek po angielsku, szwedzku, niemiecku, hiszpańsku, bez żadnych regionalnych ograniczeń. Wystarczy, że wejdziecie w profil i opcję filtr książek i wybierzcie języki, które Was interesują. To idealna sprawa do nauki i szlifowania znajomości języków obcych. Spokojnie, kiedy nie nadążam po prostu jednym dotknięciem palca, zmieniam tempo czytania tekstu przez lektora. A czego słuchać na dobry początek? Polecam Wam szczególnie Wojnę totalną Ericha Ludendorffa, Świadków Józefa Musioła, Rzeczy osobiste Karoliny Sulej, trzyczęściową biografię Alberta Szpera autorstwa Bartłomieja Ważnego i Agnieszki Ogrodowicz, ale też jeśli będziecie mieli dość historii, tak polecam Władcę Pierścieni po angielsku, czytanego przez Golluma, to znaczy przez Andiego Serkisa. Naprawdę duża rzecz, prawie tak duża jak kolejny duży czołg. Największy czołg w historii. Pancer 1 5 ton, Pancer 2 9 ton, Pancer 4 25 ton, Pancer 6 55 ton. Szybko to eskalowało. No co dalej, może podbijmy jeszcze stawkę do 188 ton. Proszę bardzo, oto Pancer 8, myszka, zwana oryginalnie Mamutem. To oczywiście najcięższy czołg, który kiedykolwiek zbudowano i którego historia idealnie pokazuje ślepy zaułek arcyciężkich czołgów. Ale od początku. Jeszcze w czasie I wojny światowej pojawiła się koncepcja superciężkiego czołgu, który miałby, niczym ruchoma forteca, przełamywać silnie obwarowane linie. Choć nie doszło do przekucia tej wizji w rzeczywistość, tak i pierwsze czołgi miały w sobie wiele z powolnych kolosów. Niemcy, spóźnieni w wyścigu pancernym, tuż przed kapitulacją ukuli koncepcję Großkampfwagen. W samej nazwie mamy jasno wytłuszczone ambicje. Pojazd miał być ciężki i zgodnie z pierwszymi planami miał ważyć ostatecznie 150 ton. Jak pewnie pamiętacie z materiału o najgorszych czołgach, to ostatecznie Francuzi byli najbliżej użycia superciężkiego czołgu. Projekt Char 2C jednak zamknięto dopiero w 21 roku i to w skromnej postaci 10 wyprodukowanych pancernych bestii. Broń pancerna w okresie międzywojennym poczyniła niebagatelne postępy, ale dopiero 39 rok rozkręcił na nowo wyścig zbrojeń. Wyścig, który zepchnie do rowu tankietki i kilkutonowe czołgi. Za to otworzy potencjalnie drogę bestiom ważącym nawet po 100 ton i więcej. Brytyjczycy już w 1939 roku podjęli się projektu czołgu TOG, T-O-G, The Old Gang, którego nazwa nawiązywała do pierwszowojennych doświadczeń zaangażowanych konstruktorów i inżynierów. Dwie wersje prototypu, TOG 1 i TOG 2, zakładały kilka dziwacznych koncepcji, np. równomiernie gruby pancerz z każdej strony u TOG 1. Ważyły też po 80 ton przy solidnym uzbrojeniu, armacie 76,2 mm, która w 1941 roku poradziłaby sobie z każdym niemieckim czołgiem. Problem w tym, że togi były cholernie długie i wysokie, 10 na 3 metry, co przekładało się może na większą wygodę załogi, ale też na ogromny cel na polu walki. Jednocześnie nowy brytyjski czołg Churchill wydawał się być kapitalnym kompromisem w swojej kategorii wagowej, a miał ledwie 40 ton. Przypomnijmy, połowę tego co TOG. Jednocześnie Niemcy, wciągnięci już na całego w walki pancerne na froncie wschodnim, początkowo byli zdeprymowani siłą sowieckich czołgów i to Niemcy najmocniej oddali się koncepcji podbijania wagi swoich pojazdów. Już w pierwszej połowie 1942 roku rozpisano projekt Pancera 7, Lwa, który urastał na papierze do 100-tonowego kolosa. Hitler był pewien, że wyścig pancernych zbrojeń pójdzie w tym arcyciężkim kierunku i Lew miał więc otrzymać armatę nawet 150 mm. Według Hitlera Tygrysy i Pantery powinny utrzymać przewagę maksymalnie do 1944 roku. Było to całkiem trafne podsumowanie, a ich miejsce miały zająć Tigery 2 i Myszka, czyli Panzerkampfwagen 8, jeszcze dociążona wersja superczołgu, która przeskoczyła przymiarki do Pancera 7. W 1944 roku miało dojść do myszkowego przełomu i myszkowego debiutu, ale projekt ciążył III Rzeszy coraz bardziej i nic dziwnego, bo sam przedni pancerz czołgu miał wynieść 220 mm, co było oczywiście wartością nieprzebijalną dla żadnych współczesnych armat.
Sam Maus był za to uzbrojony w działo 128 mm, które było tak wielkie, że otrzymało sprzężoną broń dodatkową w postaci innej armaty, 75 mm. A jednak co dwie lufy to nie jedna. Szkoda tylko, że próby zbudowania działającego prototypu ujawniały szereg absurdów tak super ciężkiego projektu. W ciągu 2 lat projekt urósł z czołgu ważącego 120 ton do 188 ton. To już 1/2, 1/3 wyporności mniejszego drugowojennego torpedowca. Naturalnie myszka paliła jak smok. Szacowano 350 litrów na każde 10 km. Potencjalnie była też łatwa do unieruchomienia. Wymiana gąsienicy zajmowała 6 ludziom aż 8 godzin pracy. Sama podróż czołgiem byłaby też trudna z powodu potrzeby znalezienia odpowiednio wytrzymałych mostów. Niewiele tutaj spinało się w całość, szczególnie w momencie, gdy Niemcy odcięte zostały od dostaw zasobów i paliwa. Latem 1944 roku III Rzesza chwiała się od ciosów na zachodzie i na wschodzie i ostatecznie projekt Mausa został zamknięty w 2 niepełnych prototypach. W finalnym dziwacznym upokorzeniu Sowieci zdobyli pozostałości projektu, połączyli kadłub jednego z prototypów i wieżę drugiego i taka mysia hybryda została zaś wywieziona na wschód i dzisiaj jest muzealnym eksponatem równie imponującym, co zabawnym. Swoją drogą zarówno Brytyjczycy, Amerykanie, jak i Sowieci też pod koniec wojny rezygnowali z przymiarek do superczołgów. Do kosza wyrzucono m.in. T-28 i A-39, czyli żółwia. Ale nikt w najśmielszych snach nie zbliżył się nawet do 188 ton pancera 8 Maus. I wraz z III Rzeszą umierała ostatecznie koncepcja superciężkich czołgów okrętów. A jak już jesteśmy przy okrętach. Największa armata zainstalowana na okręcie. Ledwie w drugiej połowie XIX wieku Japonia otworzyła się na świat, a w XX wiek już wkraczała jako najbardziej rozwinięte, zindustrializowane i zurbanizowane państwo Azji. Aspiracje Japonii zostały przypieczętowane za sprawą zwycięskiej wojny z Rosją oraz opowiedzenia się po stronie Ententy w czasie I wojny światowej. Japonia najpierw wzbogaciła się kosztem Rosji, a później przede wszystkim kosztem Niemiec. Od czasu bitwy pod Tsushimą Japończycy szczególną wagę przykładali do floty, a okres międzywojenny ugruntował pozycję japońskiej floty w samej czołówce światowej. W latach 20. wspięła się ona na samo podium, na 3. miejsce pod względem tonażu statków okrętów liniowych, tuż po flocie brytyjskiej i amerykańskiej. Od 1922 roku kwestie wielkości flot i balansowania ilości okrętów liniowych precyzował Traktat Waszyngtoński, ale wraz ze stopniowym rozkładem umów międzynarodowych Japonia w 1934 roku wypowiedziała traktat i przerzuciła ponad 30% swojego rocznego PKB na flotę właśnie, byle tylko nadgonić braki względem Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Japończykom nie brakowało rozmachu. W 1921 roku zbudowali Hosio, czyli pierwszy prawdziwy zbudowany od podstaw lotniskowiec, a w kolejnych latach jako pierwsi instalowali na okrętach armaty kalibru 356 i 405 mm. Ale to nie koniec. Od 1937 roku pracowano bowiem nad Yamato, największym pancernikiem w historii ludzkości. Mówimy tutaj o 65 tysiącach ton wyporności. Amerykańskie największe pancerniki, takie jak Iowa, miały zaledwie 55 tysięcy ton. Ale co dla nas najważniejsze, Yamato miał naprawdę potężne uzbrojenie, z czego w oczy musiało się rzucać 9 ogromnych armat 460 mm, strzelających pociskami o wadze 1,5 tony na odległość nawet 42 km. Yamato miał być symbolem potęgi japońskiej floty, ale raczej wraz ze swoim bratem Musashim stał się symbolem końca epoki pancerników. Wielkie armaty przez praktycznie całą wojnę okazały się być bezużyteczne. Yamato, przyjęty do służby niedługo po ataku na Pearl Harbor, nie mógł odwrócić losów wojny. Japończycy przez kolejne lata mieli nawet problem, by odpowiednio wykorzystać superpancerniki zbudowane kosztem 250 milionów jenów. Dla kontekstu, nowoczesny lotniskowiec kosztował 100 milionów jenów. Losy Yamato i jego armat są wręcz frustrujące dla czytelnika. Najpierw superpancernik znajdował się zbyt daleko od właściwej bitwy o Midway, żeby wziąć w niej udział. Później, od sierpnia 1942 do maja 1943 roku, tylko jeden dzień spędził poza bazą morską, przez co doczekał się niezbyt korzystnego przezwiska Hotel Yamato. W sierpniu i we wrześniu 1943 roku krążył w ramach zespołu okrętów po Pacyfiku, nie nawiązując kontaktu z przeciwnikiem. W grudniu został zaś storpedowany przez amerykański okręt podwodny. W wyniku ataku poniósł poważne uszkodzenia i naprawy oraz prace modernizacyjne uziemiły okręt do kwietnia 1944 roku. W ten wielce rozczarowujący sposób mijały ponad 2 lata
służby. Nieco później, w czasie bitwy na Morzu Filipińskim, Yamato znowu nie miał okazji się wykazać. To omyłkowo tylko otworzył ogień z działek przeciwlotniczych do japońskich samolotów. Dopiero w czasie bitwy w Zatoce Leyte zarówno Yamato, jak i Musashi miały dostać okazję, by użyć swoich wielkich luf. Tyle, że oba superpancerniki trafiły na celownik samolotów wypuszczonych przez amerykańskie lotniskowce. Szczególnie mocno oberwał Musashi, trafiony zarówno torpedami, jak i bombami. Superpancernik stopniowo zwalniał i przechylał się na lewą burtę, a na widok zbliżających się kolejnych fal bombowców i torpedowców zdecydowano o użyciu armat 460 mm do roli przeciwlotniczej. Do tej roli używano specjalnych pocisków zwanych Sanshikidan, ale używano ich tylko w ostateczności, dlatego że mogły uszkodzić lufę armaty. I faktycznie Musashi po pierwszej salwie uszkodził sobie jedno działo, a fala uderzeniowa jeszcze rozkołysała przechylający się statek. Problem w tym, że w wyniku tego teoretycznie bardzo silnego ognia przeciwlotniczego do wody nie spadł ani jeden amerykański samolot. Musashi otrzymywał przy tym kolejne trafienia i kiedy zaczął nabierać wody, otrzymał rozkaz: strandujcie się na najbliższej wyspie i stańcie się baterią lądową. Ale i tego rozkazu Musashi nie mógł wykonać. Zatonął z dużą częścią załogi tego samego wieczora. Yamato nie poradził sobie znacznie lepiej, ale lekko uszkodzony przynajmniej przetrwał do kolejnego dnia i miał okazję wystrzelić kilka salw w kierunku amerykańskich niszczycieli i lotniskowców eskortowych, w jakiś sposób przykładając się do zatopienia kilku amerykańskich okrętów. Ale wynik był i tak wielce rozczarowujący. W trakcie starcia przy wschodnim wybrzeżu wyspy Samar, składającego się na większą batalię w Zatoce Leyte, Japończycy ponieśli straty 10-krotnie większe, jeśli liczyć wyporność zatopionych okrętów. Tym samym superpancerniki w przeciągu 2 dni poniosły straty faktyczne w postaci Musashi, ale też straty wizerunkowe. Nawet zaangażowanie 2 superokrętów nie pomogło. Bitwa w Zatoce Leyte skończyła się dla Japończyków katastrofalnymi stratami i przetrąceniem ofensywnego potencjału japońskiej floty. Samego Yamato rok później czekał inny, wielce rozczarowujący finał. W kwietniu 1945 roku skierowano go na misję, której celem była obrona Okinawy i zamiana Yamato w uziemioną baterię artyleryjską. Okręt został jednak przechwycony przez Amerykanów i 7 kwietnia między 12 a 14.30 kolejne fale samolotów doprowadziły do zatopienia superpancernika. Swoją drogą, 4 miesiące po zatopieniu Yamato Amerykanie zrzucili na Japonię 2 bomby atomowe. Wydawało się, że nadchodzi epoka nowego typu broni. Najmniejsza bombka nuklearna. Po sierpniu 1945 roku typowe bomby zapalające i burzące musiały się już wydawać byle petardami. Amerykanie na kilka lat otrzymali bardzo poważny argument i parafrazując powiedzenie z czasu caratu, dyplomacja na stole, bomba nuklearna pod stołem. Związek Radziecki swojej bomby doczekał się jednak już w 1949 roku. Rozpoczął się nuklearny wyścig zbrojeń, który nie wykluczał jednak prowadzenia wojen w nadal tradycyjny sposób, co pokazywała choćby wojna w Korei. Już w latach 52-53 obie strony zimnej wojny przeprowadziły testy jeszcze potężniejszych bomb wodorowych. Eskalacja sięgnęła wręcz absurdalnych rozmiarów. W 1961 roku detonacja car bomby o mocy około 50 megaton oznaczała eksplozję 3300 razy silniejszą niż Little Boya zrzuconego na Hiroshimę. Amerykanie w podobnym czasie pracowali jednak też nad czymś kompletnie innym, bronią łączącą potrzeby tradycyjnego pola walki i możliwości broni nuklearnej. Bo co jeśli pójdziemy w kompletnie innym kierunku i właśnie zmniejszymy bombę nuklearną do powiedzmy 35 kg? Otrzymamy W-54, najmniejszą w historii głowicę nuklearną o potencjalnej maksymalnej sile wybuchu zaledwie 20 ton dynamitu. Zaledwie, bo to odpowiednik eksplozji 3 drugowojennych bomb Grand Slam. Ale co naprawdę miało zabijać wrogich żołnierzy, to promieniowanie. Dawka śmiertelna obejmowała obszar o promieniu 150 metrów. Potencjalnie śmiertelna, a przynajmniej bardzo szkodliwa, nawet 500-600 metrów. Poza tym szkodliwe promieniowanie po eksplozji miało utrzymywać się przez około 48 godzin, co pozwalałoby na krótkotrwałe skażenie terenu i zahamowanie postępów przeciwnika. Tylko jak taką bombkę dostarczyć w miejsce celu?
tym oto urządzeniem. Wyrzutnią bezodrzutową Davy Crockett, nazwaną na cześć amerykańskiego pioniera, który zginął w trakcie obrony Fortu Alamo przed meksykańską armią. I nie wiem, co komu zawinił pan Crockett, bo wyrzutnia była bronią dziwaczną. Na pewno zwróciliście uwagę na kształt pocisku W-54. Nie wygląda na zbyt aerodynamiczny. Jego kształt, porównywany do arbuza, sprawiał, że zarówno zasięg, jak i celność wyrzutni była dość niska. Mówimy o możliwości trafienia okolic celu z odległości 2-4 km, zależnie od wersji wyrzutni. Tym samym Amerykanie jako pierwsi stworzyli taktyczną broń nuklearną, która musiałaby zostać użyta realnie we frontowych warunkach. Dla porównania, klasyczna haubica 105 mm z czasu II wojny światowej miała zasięg maksymalny 11 km. Davy Crockett był więc szalenie wyspecjalizowaną bronią, co do której Amerykanie mieli wielkie oczekiwania. Program nuklearnej wyrzutni bezodrzutowej pożerał dziesiątki milionów dolarów i produkcja broni ruszyła z kopyta w 1958 roku. Powstało ponad 2000 wyrzutni, które skierowano przede wszystkim do zachodnich Niemiec, gdzie zakładano przebieg linii frontu III wojny światowej. Zastosowanie Crockett'a, że też na to wcześniej nie wpadłem, było bardzo konkretne, defensywne i desperackie, gdyby sprawdził się najgorszy scenariusz ataku sił bloku wschodniego na zachód Europy. Oczywiście samo użycie głowic tego typu na polu walki, nieważne jak małych, niosło ryzyko eskalacji wojny nuklearnej. Idąc dalej, na ile możemy oddać tak potężną broń pod kontrolę 5-osobowych załóg i oficerów niższych stopniem? Jaka jest szansa, że spośród 2000 wyrzutni jedna z nich zostanie odpalona przedwcześnie przez zdenerwowaną załogę? Wybuch wojny w Wietnamie, ale też postęp technologiczny w rozwoju lotnictwa i broni balistycznej dużego zasięgu sprawiły, że broń nuklearna została przekierowana do czysto strategicznej roli. Amerykanie w Wietnamie mogli zrzucać napalm i bomby kasetowe bez ryzyka, że wojna przybierze globalne, nuklearne rozmiary. Tym samym czasy wyrzutni Davy Crockett były policzone i właśnie na lata wojny w Wietnamie przypadło wycofanie ładunków W-54 z zachodnich Niemiec. Swoją drogą w tym samym czasie doszło w armii amerykańskiej do ważnej zmiany, wprowadzenia karabinku M16 strzelającego nabojem pośrednim kalibru 5,56 mm. Wydawało się, że epoka wyścigów wielkości nabojów i wielkości broni definitywnie się skończyła. Snajperskie granatniki. Co jest pierwsze, karabin czy amunicja? O dziwo, bardzo często pierwsza jest amunicja. Kiedy w 1916-17 roku na pole walki wyjechały pierwsze brytyjskie i francuskie czołgi, Niemcy zareagowali stworzeniem potężnego naboju kalibru 13,2 mm, który miał być czterokrotnie mocniejszy od karabinowego naboju 7,92 mm. Dopiero wtedy opracowano karabin, który miałby wystrzelić ten nabój i w ten sposób powstał Tankgewehr, pierwszy w historii karabin przeciwpancerny. Niemieccy żołnierze jednak dopiero w marcu 18 roku otrzymali do rąk tę broń, która miała wesprzeć piechotę w zwalczaniu czołgów. Przy potężnym odrzucie i niskiej szybkostrzelności broń nie spełniła pokładanej w niej nadziei, ale przetarła szlak technologii karabinów przeciwpancernych, poważnie rozwijanej w okresie międzywojennym. Przede wszystkim trzy kraje postawiły na rozwój karabinów przeciwpancernych: Wielka Brytania, Polska i Związek Radziecki. Brytyjski Boys miał kaliber 13,97 mm, polski karabin wzór 35, 7,92 mm, sowieckie warianty 14,5 mm. Finowie i Japończycy też dołożyli coś od siebie, podbijając kaliber do 20 mm. Niemcy dopiero w ostatniej chwili, 1939 roku, starali się usprawnić projekt Panzerbuchse 38 i 39. Doświadczenia wszystkich stron konfliktu były jednak z czasem podobne. Szybki rozwój broni pancernej sprawiał, że karabiny przeciwpancerne przestawały nadawać się do swojej oryginalnej roli. Za to coraz częściej Sowieci wykorzystywali swoje PTRS-y i PTRD w roli snajperskiej, co jest ciekawą sugestią na przyszłość. Ale na tym etapie powstanie bazuki, Piata, Panzerfausta i Panzerschrecka wydawało się zapowiadać definitywny koniec epoki ogromnych karabinów. Jednocześnie rozwój naboju pośredniego i karabinków na kilkadziesiąt lat zdominował temat dozbrajania piechoty. Dopiero w latach 80. powrócono do koncepcji wysokokalibrowych karabinów i to za sprawą wizjonera, który nie miał nic wspólnego z przemysłem zbrojeniowym. Robert Barrett, fotograf i pasjonat broni palnej, w latach 80. miał zobaczyć w akcji karabin maszynowy pół cala produkcji Browninga. Zadał sobie pytanie, dlaczego by nie wyprodukować karabinu strzelającego tak wielkim pociskiem. W 1986 roku powstał M82A1, samopowtarzalny potwór o wadze około 14 kg i o zasięgu nawet 2 km, który tak bardzo spodobał się wojskowym, że kaliber 12,7 mm stał się domyślnym w całej kategorii wysokokalibrowych karabinów wyborowych.
Sam M82 doczekał się poważnej konkurencji w postaci np. karabinu TAK-50, który aktualnie utrzymuje rekord najdalszego trafienia. Barrett, przyzwyczajony do sukcesów, znowu chciał wyprzedzić konkurencję, bo co jeśli stworzyć karabin strzelający jeszcze większym pociskiem, np. granatem 25 mm na odległość nawet 2 km? Tak powstała koncepcja snajperskiego granatnika XM-109. Historia zatoczyła koło, bo Barrett XM-109 miał stać się karabinem do zwalczenia przede wszystkim celów lekko pancerzonych, tylko na bardzo dużym dystansie. W pierwszej dekadzie XXI wieku XM-109 doczekał się serii testów, ale program został nagle zamrożony i nikt nie odważył się wyjąć go z lodówki. Zwracano uwagę przede wszystkim na potężny odrzut, którego nie udało się uniknąć przy strzale tak silnym nabojem. O dziwo, pomysł podchwycili za to Chińczycy, którzy od 2011 roku chwalą się QLU-11, karabinem również strzelającym granatami, ale o jeszcze większym kalibrze 35 mm. Problem w tym, że monopol na informacje o QLU-11 mają sami Chińczycy i karabin otacza propagandowa aura, która uniemożliwia realną ocenę sensowności wykorzystania takiej broni na nowoczesnym polu walki. Sam Barrett wrócił dzisiaj do tworzenia bardziej klasycznych, wysokokalibrowych karabinów wyborowych, natomiast nie brakuje wizjonerów, którzy chcieliby sprawdzić limit mocy dużego karabinu. Pomysł został pociągnięty jeszcze dalej przez J.D. Jonesa, który stworzył nabój o kalibrze 0,95 cala, czyli 24,1 mm i o długości 70 mm. Parametry tych grubasków są przerażające. Energia pocisku sięga 50 tysięcy dżuli, gdy na przykład pocisk 5,56 wystrzelony z beryla ma energię około 1700 dżuli. Ostatecznie wyprodukowano zaledwie 3 karabiny zdolne wystrzelić ten konkretny pocisk. I nic dziwnego, bo karabin nie nadawał się ani do użycia wojskowego, ani tym bardziej myśliwskiego. Najwyraźniej jest jednak jakiś limit ciężkości i mocy broni palnej. Kto by pomyślał? To tyle na dzisiaj, a więc prawdę mówi staropolskie przysłowie: z wielkiej lufy mały dym. Ale wiecie co, mam tych wielkich luf nieco więcej. Być może jest to temat na kolejną część tego odcinka. Zobaczymy, a na razie miłego słuchania audiobooków.